Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak przedstawił w Senacie sprawozdanie z działań podejmowanych w ubiegłym roku. Przypomniał senatorom, że życie ludzkie zaczyna się wraz z poczęciem. Mówił, że podejmuje działania przeciwko deprawacji i demoralizacji dzieci. Dzieckiem jest osoba, istota od poczęcia do 18 roku życia. Ten aspekt jakże podstawowy i istotny niestety budzi ciągle wątpliwości, a przypominanie o tym podstawowym prawie człowieka budzi ataki. Jako rzecznik praw dziecka mam w szczególności w tym bardzo otwartym i szerokim katalogu stać na straży prawa dziecka do życia i zdrowia, do wychowania w rodzinie, do godziwych warunków socjalnych, bytowych i do prawa do nauki. Jako rzecznik podejmuję działania zmierzające do ochrony dzieci przed przemocą, okrucieństwem, deprawacją, demoralizacją, wyzyskiem, zaniedbaniem i każdym innym złym traktowaniem.